Grzegorz Pająk jest naszym gościem dzisiaj. No przegraliście z Macedonią, mieliście wyciągnąć wnioski po wczorajszym meczu, ale to też nie jest tak, że tych wniosków nie wyciągnęliście. Macedończycy naprawdę zagrali dzisiaj jeszcze chyba lepsze spotkanie jak wczoraj. Tak, Macedonia przyjechała do Polski z jednym celem, żeby wygrać dwa mecze i zapewnić sobie awans do turnieju finałowego Ligi Europejskiej. I było po nich widać, może oprócz tego pierwszego seta dnia dzisiejszego, że byli strasznie na tym skupieni i zmotywowani. No, ja nie będę tutaj się może wypowiadał na temat naszej gry, bo będziemy sobie musieli o tym porozmawiać, ale bym oddał hołd, że tak powiem, Macedończykom, że naprawdę przyjechali, wygrali i zasłużenie awansują do turnieju finałowego. To właśnie tu cię muszę poprawić, bo oni nie awansują, ponieważ jesteście wy, jest Estonia i są dwie drużyny z drugiej grupy, no więc właśnie ty też pewnie myślałeś, że oni zagrają w tym... Znaczy, czy... Tak, wiem, Grecja musi wygrać z Słowenią. Aha, w ten sposób. Tak, no ale... Czyli jeżeli Grecja wygra ze Słowenią, to poprawnie to wtedy Macedonia wchodzi, dobrze rozumiem? Nie, to wtedy Grecja wchodzi. Aha, a jak przegra, to wchodzi... Jeżeli wszystko zostanie tak jak jest, czyli Słowenia wygra, bo Słowenia nam jeszcze meczu nie przegrała, no to wtedy widzimy Macedonię w Wałbrzychu. A widzisz, czyli ja tutaj moje małe braki, ale porozmawiam jeszcze o Macedończykach. Oni i wczoraj, i dzisiaj byli strasznie nakręceni. Oni tak, może nie negatywnie, bo to jest też ta gra pod siatką, prawda? Więc tam chyba jakiś spięć nie było, czasami żółta kartka, ale ani jednej czerwonej. Troszeczkę mi u was takiego pazura też zabrakło, może na boisku. Tak, tutaj się całkowicie zgodzę, że zabrakło nam tego, co Macedonia pokazała, bo oni nie grają ładnej siatkówki. To nie jest jakieś czary mary brazylijskie czy tam francuskie. To jest po prostu dobra siatkówka z mocnymi skrzydłami. Tylko że oni włożyli w to dużo więcej serca niż my dzisiaj i zasłużenie wygrali. Tak jak powiem, no, jeżeli my dodamy do naszej gry właśnie taką chęć walki i zwycięstwa, to taki zespół będzie schodził z boiska przegrany, więc o to jestem spokojny, tylko po prostu Macedonia walczyła o być albo nie być, a my tak naprawdę w głowach gdzieś nam chyba głęboko siedzi to, że ten turniej mamy u siebie, mamy tam miejsce zagwarantowane i może nie do końca to, że tak powiem, nas motywowało do tego, żeby wygrać. No, to musimy zmienić w tym turnieju finałowym, niewiele czasu nam zostało, bo 4 dni do pierwszego meczu, więc musimy sobie to w głowach przedstawić i ja jestem dobrej myśli przed tym turniejem. A jakieś pozytywy, jeżeli możesz wyciągnąć, bo troszkę o negatywach, tak nie wiem, zeszliśmy na taką może złą drogę tej rozmowy, ale jakie pozytywy Grzegorz Pająk widzi po tym dwumeczu piątkowo-sobotnim z Macedończykami? Bardzo fajnie nam funkcjonuje gra środkiem, no, z czego jesteśmy zadowoleni, o tym rozmawialiśmy. Mamy problemy jeszcze z włączeniem do gry całej pipa, bo nie są skuteczne i mamy sporo przy nim błędów, więc nie wiem, czy to nam się uda jeszcze te 3 dni zmienić, ale tutaj, no oczywiście skrzydła grają, że tak powiem, różnie, ale myślę, że dzisiaj było wiele lepiej na skrzydłach niż wczoraj. No. Z tego jesteśmy zadowoleni, że było też mniej błędów na zagrywce dzisiaj, zdecydowanie mniej, bo wczoraj oddaliśmy 2 sety własnych błędów, więc przy 50 błędach zespół, który popełnia tyle błędów, nie może wygrać spotkania, więc to jesteśmy sami sobie winni za wczoraj. No. Dzisiaj nie do końca wiem, ile tam tych błędów było, ale myślę, że mniej niż wczoraj. No, ale potencjał to wy na pewno czysto siatkarski macie i to niemały. Gracie w klubach, jesteście tam pierwszoplanowymi często postaciami, więc myślę, że czasami ktoś tak kiedyś mądrze powiedział, że porażki mogą nauczyć dużo więcej, aniżeli szybkie zwycięstwo. Bo też jak wy byście wygrali szybko 3-0 wczoraj, dzisiaj, to może coś by się mogło zapalić, właśnie nie zapalić jakieś światełko waszego. To znaczy tak, no wiadomo, że gramy w bardzo mocnej lidze, wszyscy jesteśmy, że tak powiem, ogrywani i tutaj powinno to wyglądać bardzo fajnie, tylko że też trener stawia bardzo dużo na młodzież, stawia na to, żeby rotować tym składem, żeby każdy miał szansę się pokazać, żeby każdy miał szansę zrobić postęp w swojej grze indywidualnej. I dlatego też nie do końca może czasami jesteśmy, nie wiem, zgrani jako zespół, więc... Jeszcze kilka kwestii na temat Zaksy Kędzierzyn-Koźle, bo też teraz ta reprezentacja, Liga Europejska na pierwszym miejscu, ale będzie także Zaksa. Fajny ten skład Zaksa zbudowało i o Toniutiego, o Tili już się pytają inne kluby, ale oni są w Zaksie. Też skład naprawdę, myślę, że bardzo mądrze zbudowany, przede wszystkim przez trenera, sztab szkoleniowy. No tak, no chyba w budowaniu składu zaważyła osoba trenera, która
no, jest bardzo znana w siatkówce i do takiego trenera zawodnicy będą przychodzić z chęcią. Tym bardziej Zaksa jest to jak najbardziej profesjonalny klub z górnej półki europejskiej i zawodnicy nie boją się. Tym bardziej widzimy po ostatnich wojażach Benjamina Koniutego, który spędził sezon w trzech klubach. Więc wydaje mi się, że podjął bardzo dobrą decyzję, bo trochę stabilizacji przez dwa lata będzie w Zaksie miał. I jeżeli chodzi o moją osobę, bardzo się cieszę, że będę mógł być, że tak powiem, częścią drużyny Zaksy. Nie spisuję siebie na straty w tym zespole. Wiem z kim mam do czynienia i z kim przyjdzie mi walczyć, ale myślę, że jeżeli skupimy się na stworzeniu zespołu i takiego kolektywu, to będziemy naprawdę mocną drużyną i powalczymy w przyszłym sezonie o medale. Tym bardziej, że kto jak kto, ale plus widzę, to Zaksa ma chyba najwięcej do udowodnienia, bo to zawsze była marka, bo to jest i to będzie marka. Zeszły sezon był jaki był, grałeś ty w Kielcach, ale wiedziałeś, co się dzieje w Kędzierzynie Koźlu. To teraz kto jak ktoś bardzo będzie chciał, to wydaje mi się, że to właśnie Zaksa, kibice, włodarze i to też może chyba bardziej moim zdaniem mimo wszystko pomóc, aniżeli przeszkodzi. Znaczy tak, no nie wydaje mi się, żeby jakaś presja była nakładana ze strony klubu, ale na pewno po ostatnim sezonie sami zawodnicy i my wszyscy będziemy chcieli, że tak powiem, pokazać, że to nie, wiem, jakieś fatum miasta, to nie jakieś fatum regionu bądź czegokolwiek, tylko po prostu, że stworzymy bardzo fajną grupę i pokażemy jaja w tym sezonie nadchodzącym i powalczymy z najlepszymi. Jestem ciekaw takiej jednej opinii. To jest będzie opinia, pytanie o Skrę Bełchatów, nie twój klub, ale tak, jest lament ogólnopolskich kibiców nad tym, że Skra się nie wzmacnia, ale sobie tak myślę, Winiarski nie było go w kadrze, Wlazłego nie było w kadrze, więc powiedz mi, kibice troszeczkę, to nie jest czasami tak, że oni żugują za dużo, że oni żugują nagle w Skrze wielkich nazwisk, a tak naprawdę Skra może być najbardziej wypoczętym zespołem w tej lidze. To znaczy tak, no ale to nie wiem, nie, czasami dziwne są takie analizy, bo Skra się nie wzmacnia. Skra jest zawsze Skrą i ta drużyna jest zawsze mocna, ona ma w składzie najlepszych zawodników na świecie i to będzie naprawdę bardzo mocny zespół. Ja tutaj w żaden sposób bym nie lekceważył zespołu z Bełchatowa, bo no na pewno to będzie bardzo dobry zespół, tak jak w ostatnich latach przez cały czas. Oni poniżej pewnego poziomu pierwszej trójki nie wychodzą z ligi, więc nie rozumiem, dlaczego ktoś myśli, że Skra się nie wzmacnia. Skra to będzie zawsze naprawdę silny zespół. Zdrowia już życzę, ale czego jeszcze Grzegorzowi Pająkowi na najbliższe dni, tygodnie, może miesiące? Mogę, możemy życzyć. No, w najbliższych tygodniach trochę odpoczynku przed sezonem, że tak powiem, może takiego wyrzucenia z głowy jakichś negatywnych myśli i żeby wejść w sezon w Kędzierzynie, być może jeszcze w reprezentacji, bo to różnie może wyjść, z otwartą głową i z takim pełnym entuzjazmem do pracy, do chęci wygrywania. A jeżeli chodzi o zdrowie, no to wiadomo, zdrowia nie trzeba życzyć, zdrowia automatycznie się każdemu życzy.